się schał zakupowy z tego miesiąca. Są ciuchy i akcesoria. Pierwszą rzeczą jest selfie stick. On kosztował 30 zł. Na Allegro go kupiłam. Drugą rzeczą są takie fajne mazaki do ciała. One można wszędzie nimi malować i one kosztowały 30 zł. Kupiłam je na internecie. Trzecią rzeczą są takie... To jest taki schowek na telefon, że jak na przykład się jedzie rowerem, nie ma się gdzie telefon dać, tu się wchodzę za rękę, a tu telefon. Kupiłam to na Allegro, to kosztowało 50 zł. Kolejną rzeczą są takie słuchawki białe. Ja kupiłam też przez internet i one są bardzo dobre i kosztowały 200 zł. Następną rzeczą są takie okulary oryginalne. One kosztowały 293 zł. Kupiłam je też przez internet. Następną rzeczą są to jest taka fajna kolorowanka, zabawa kolorem strony pełna inspiracji. Jak się je otwiera, to jest taka gumka, że można założyć. I na przykład się koloruje i można rysować, pisać i wszystko robić. To kosztowało 25 zł. Kupiłam to w sklepie. W sklepie, który się nazywał Tesco. Kolejną rzeczą jest taka chusta. Ona na przykład jak jest zimno, to się zakłada normalnie jak szalik, albo też na głowę. I ona kosztowała 70 zł. Kolejną rzeczą jest taka sukienka. Ja ją kupiłam w H&M-ie. Ona jest w takie kwiatki, motylki, kwiatki. Ona kosztowała 100 zł. Kolejną rzeczą jest taka sukienka. Ja kupiłam w H&M-ie też. Ona kosztowała 100 zł. Kolejną rzeczą jest taka fajna torebka, na przykład jak się idzie nad morze, czy na maszyny, to można ją wziąć. Kupiłam ją w Lidl. Ona kosztowała 50 zł. Na przecenie była. Kolejną rzeczą jest taka bluza. Ją kupiłam w Pepco. Ona kosztowała 20 zł. Była w przecenie. Kolejną rzeczą jest taki worek. W nim można wszystko nosić. Wszystko się zmieści. On jest czarny i tu ma taki napis. Przejd kultury. On kosztował 40 zł. I to tyle w dzisiejszym filmiku. Zobaczymy się w następnym. Pa!